Otwarte karty, Piotr Seifert, witam Państwa. W okresie wakacyjnym chcemy dzisiaj porozmawiać o dużych i dalekich podróżach, a w studiu gościmy Ewelinę Słowik, pracownika działu marketingu naszej telewizji, która wróciła kilkanaście dni temu z wizyty w Szanghaju. Dzień dobry, witam. Pekin, Londyn, Sydney, Paryż, Singapur, Bangkok, nawet Hongkong niech się schowają. Szanghaj jest wielki, przebogaty, arcybarwny, elektryzuje, zniewala, szokuje, korci, wciąga bezgranicznie. To fragment, jaki można przeczytać o Szanghaju jako o takim miejscu, które jest wyjątkowe, właśnie bajeczne, zachwycające. Wiele ludzi, którzy tam przyjadą choćby raz, chcą wrócić. Jak to się zdarzyło? Dlaczego ty tam pojechałaś? Dlaczego zdecydowałaś się pojechać tak daleko i spędzić tam kilkanaście dni? Akurat tak bardziej przez przypadek, z propozycji. Mojej przyjaciółki siostra w zeszłym roku wyjechała do Chin. Tutaj jej partner dostał propozycję pracy, zdecydowali się na ten wyjazd. No i oczywiście siostra Patrycję namawiała na ten przyjazd. Ciężko jej było się samej zdecydować, więc zaproponowała mi tą podróż. No i tak oto zdecydowałyśmy się we dwie polecieć do Chin. W odwiedziny do nich. W odwiedziny do nich, dokładnie. No i co, jak oni mówią, jak się w takim mieście, które jest rzeczywiście miastem od wielu lat, od setek lat poddanym różnym wpływom, angielskim, francuskim, niemieckim, żyje. To jest dobre miejsce do życia, mówią? Oni są zadowoleni z tego, że tam żyją, że pracują? Czy czekają, kiedy im ten kontrakt się skończy? No właśnie są, trzeba powiedzieć, że są bardzo zadowoleni. Mimo tego, że z moich obserwacji, tego co ja będąc przez te 14 dni zauważyłam, no to mimo wszystko Chiny nie są tanie. Tutaj jedzenie, utrzymanie się, tak naprawdę życie jest stosunkowo drogie. No ale tutaj właśnie... No to podajmy jakiś przykład. Trafiasz do jakiejś restauracji, tak jak w Polsce idziemy, chcemy zjeść, nie do jakiejś ekskluzywnej, takiej o średnim standardzie restauracji, ile musimy wydać? No tak na przykład za 4 osoby średnio na osobę wychodzi mniej więcej około 100 zł. Za taki obiad, przystawka, obiad. No u nas myślę, że zapłacimy w takiej normalnej restauracji około 60-70 zł. Także myślę, że 30-40% więcej musimy liczyć na tych takich restauracjach, no nie wiadomo jakich ekskluzywnych. Powiedzmy też o tych rzeczach, które tutaj na stole mamy. Szale z jedwabiu. Jedwab to ten produkt, który wpłynął, że ta część świata zaczęła się rozwijać, handlowała tym produktem. Rzeczywiście tego jedwabiu jest tam wiele? Tak, jedwab jest ogólnie bardzo dostępny. Można by rzec, że jest na każdym kroku. Tutaj w miejscowości, w której my przebywałyśmy również pod Szanghajem, Suzhou, to tutaj mieściła się fabryka jedwabiu i ten jedwab był tak naprawdę na każdym kroku. I u drobnych handlarzy, sklepikarzy, również w centrach handlowych, tak naprawdę ceny jedwabiu mocno się wahały. Te wachlarze, w momencie kiedy w Polsce, w Europie mamy potężne upały od lat. Jaka tam jest temperatura? Jak ty byłaś? Ty byłaś w czerwcu. Ja byłam w czerwcu, tak. I temperatura, można by powiedzieć, była znośna, bo była od 23 do 26-7 stopni. Z tym, że wilgotność powietrza była strasznie wysoka, więc ta temperatura była wyższa, zdecydowanie odczuwalna, około 30-32 stopni. I co takie takie wachlarzyki? Wachlarzyki pomagają? Ludzie z nich korzystają? Pomagają, korzystają. Często widzi się właśnie kobiety, które przechadzają się po mieście, po starówkach, właśnie z takimi wachlarzykami. No i herbata, to jest drugi produkt, który wywodzi się stamtąd. Miasta i ten region bogacił się niesamowicie właśnie na tym produkcie. Tych herbat jest dużo, próbowałaś.
kosztowałaś. One rzeczywiście smakują inaczej niż to, co możemy dostać w Polsce. Tak, wydaje się właśnie, że te herbaty są takie wyszukane, wszystko jest takie wyspecjalizowane, powiem tak, przeróżne są smaki i faktycznie te herbaty smakują troszeczkę inaczej niż te nasze herbaty, także... Tutaj mamy jaką herbatę? Zieloną, czarną? Czarna. Czarna, zwykła herbata i oni tak w każde miejsce, gdzie się tak naprawdę pójdzie, proponują zawsze herbatę na sam początek, tak, posiłku. No i powiedzmy, wylądowałaś w tym Szanghaju, zobaczyłaś pierwszy raz, to jakie na tobie to zrobiło wrażenie? Przytłoczył, człowiek tam jest niziutki, malutki, bo te wieżowce ogromne, wszystko duże. Jakie pierwsze takie wrażenie? No, pierwsze wrażenie właśnie takie, że Szanghaj jest strasznie nowoczesny, bardzo nowoczesny, bardzo dużo budynków, budowli wysokich, nowych, nowoczesnych. Chińczycy budują tak naprawdę na każdym kroku, gdzie tylko się przejeżdża, przechodzi, wszędzie są budowle, budynki, które stawiają. Także ja bardziej miałam takie wyobrażenie, że więcej będzie takich zabytkowych, małych chińskich domeczków. Owszem, można to w Chinach spotkać, są takie miejsca, które są zachowane, ale jest to kraj, który w strasznym tempie się rozwija, jeżeli chodzi właśnie o no tak, i to miasto ma być taką wizytówką rozwoju, nowoczesności. Niewątpliwie jest. I handlu, banków. Między innymi Światowe Centrum Finansowe to obecnie najwyższy budynek, 492 metry, jak przeczytałem. Buduje się w tej chwili jeszcze wyższy, 632. Odwiedziłaś ten dotychczas najwyższy budynek i jakie widoki? Tak, odwiedziłam. Powiem tak, no widoki niesamowite, bo jednak wysokość jest dość spora. Z tym, że tutaj takim problemem w Szanghaju, nie wiem czy też Chin, na pewno Szanghaju, bo to jednak jest bardzo duże przemysłowe miasto, jest duży smog, duże zanieczyszczenie powietrza i akurat my, kiedy byłyśmy na tym wieżowcu, no to widoczność była dość słaba. Było bardzo duże zanieczyszczenie powietrza, więc no ja się spodziewałam lepszych efektów, ale to tylko ze względu właśnie na to zanieczyszczenie. A miasto jest takim miastem, pomimo tych właśnie zanieczyszczeń, tych problemów, oczywiście wielka aglomeracja, ponad 20 milionów mieszkańców, ale jest takim miastem, w którym są takie miejsca, gdzie można odpocząć, że jest miasto przyjemne i przyjazne do życia? Miasto jest bardzo przyjemne i bardzo przyjazne. Jest bardzo dużo zieleni. To, co mnie też zaskoczyło, to na każdym kroku też każda powierzchnia, która może być zagospodarowana zielenią, jest tą zielenią zagospodarowana. Jest bardzo dużo drzew, krzewów, bardzo dużo miejsc takich ogrodowych, gdzie, i to są też również miejsca bezpłatne, gdzie można wyjść z dziećmi, no i po prostu odpocząć na świeżym powietrzu. Wszędzie są osoby, które sprzątają. To też jest na każdym kroku, tak? Więc mimo tego, że jest tej zieleni dużo, to jest to utrzymane w dużej czystości. A proszę, a powiedz jeszcze, jak mieszkania? Mieszkałaś u znajomych? Jak te mieszkania wyglądają? One są zupełnie inne, czy w związku z tym, że oni są z Europy? To te mieszkanie jest takie urządzone po europejsku, ono się niczym nie różni niż to, co możemy spotkać w europejskich miastach. Akurat tutaj, gdzie ja mieszkam u znajomych, oni mieszkali na takim osiedlu zamkniętym, wieżowców. I w tym mieszkaniu, w którym oni tutaj mieszkają, no to jest bardziej apartament, tak? Jest bardzo nowoczesne. Więc no tutaj akurat będąc, nocując, często się budziłam i sobie myślałam, to nie są Chiny, tak? I jest bardzo dużo takich miejsc, które no po prostu są nowoczesne. Ciężko znaleźć takie właśnie zachowane chińskie domki, w których oni Ale ja mówię nawet o sposobie, nie wiem, że jest jakaś różnica, że inne jest jakieś zachowanie, inny styl. Chociażby w miastach, nie wiem, tureckich jest tak, że ludzie w domach jednak na przykład do domów nie wchodzą w butach, tylko te buty zostawiają przed drzwiami. Tak, tutaj też jest to samo. Buty zostawiają tak przed drzwiami, to tak. A powiedzmy jeszcze o języku. W jaki sposób tam się można porozumiewać? Jeżeli się nie zna języka chińskiego, czy języka zwanego szanghajskim, angielski, niemiecki, francuski? No właśnie, bardzo ciężko, powiem tak, co było moim dużym zaskoczeniem, to jest to, że Chińczycy nie posługują się językiem angielskim.
wydawałoby się właśnie taki rozwinięty kraj. Ciężko było znaleźć tak naprawdę, spotkać osobę, z którą można było porozmawiać w tym języku. Wszyscy mówią po chińsku, gdzieś są osoby, które mówią po francusku, ale to też jest naprawdę niedużo, więc przede wszystkim tutaj znajomi, którzy tam mieszkają, koleżanka uczy się chińskiego, no i na tym bazuje, bo nawet jak się idzie na dworzec, kupić bilety do większego miasta, czy nawet tutaj w obrzeżach miasta, no to tylko i wyłącznie w języku chińskim. Także a jak wygląda ciężko. Szanghajska ulica, jeżeli chodzi o ludzi tam spacerujących, mieszkańców? Pewnie jest dynamicznie, szybko, jak duża metropolia, więc życie płynie bardzo szybko, ale jak ludzie są ubrani, jak spędzają wolny czas? Ludzie są ubrani naprawdę przeróżnie i to w taki sposób, jak na przykład dużo mamy rzeczy tak naprawdę z Chin i śmiejemy się, że chiński na przykład bubel, no to ludzie właśnie tak są poubierani. Poubierani są, ja tu się śmieję, na przykład w firanki, takie stroje, w których dzisiaj na przykład na ulicy u nas w Polsce, w Legnicy, ciężko byłoby kogoś znaleźć. Tam każdy się ubiera jak chce i nikogo to nie dziwi. Można byłoby wyjść naprawdę w dziwnej stylizacji, na nikogo to nie zrobi wrażenia. Każdy jest inny, każdy jest różny, każdy jest kolorowy. Tam nie ma na przykład jakiegoś zniesmaczenia, nikt nikogo palcem nie wytknie. To ciebie w Szanghaju co najbardziej zaskoczyło, zdziwiło, zainteresowało, zaintrygowało? Jaka sytuacja, jakie zdarzenie, jakie zachowanie? Taką sytuacją, z którą żeśmy się spotkały, to na przykład, bo popularnym środkiem transportu to są taksówki. To, co w Chinach właśnie jest tanie, to jest komunikacja i miejska, właśnie i prywatna. I ona jest dobrze zorganizowana, punktualna, szybka, tak. Często jeździ, tak? Czy jest doskonała? Jest doskonała. Jest doskonała, jest tania, tak na przykład można byłoby za 15 stacji metra, mnie to kosztowało, gdzie płacę za bilet normalny, złoty 50 za 15 stacji. I tak jak wspomniałam, popularnym środkiem transportu są taksówki. One są również bardzo tanie. Za 3 km to jest niecałe 7 zł. I ciekawym zjawiskiem było to, że w taksówce każdy taksówkarz miał kciuki. Na kciukach miał takie paznokcie. Każdy jeden. Nie wiedziałyśmy tak naprawdę, o co chodzi, no bo naprawdę dziwne. Malowane czy nie? Nie, nie malowane, naturalne, no można by powiedzieć bardzo nieprzyjemne. No ale żeśmy sprawdziły sobie na internecie, o co z tym chodzi. O tak. No i okazało się, że właśnie taksówkarze, no to jest taka klasa, która już nie pracuje fizycznie. Nie jest to jeszcze klasa taka społecznie wysoko, średnia klasa. I to jest właśnie takie pokazanie, że oni nie są robotnikami fizycznymi. Oni się tym szczycą, mogą sobie zapuścić te paznokcie, bo nie muszą pracować fizycznie. A jakie ceny, jak jest życie, jeżeli ktoś chce turystycznie wyjechać do Szanghaju? Oczywiście dostać się tam, no to koszt biletu, podstawowa rzecz, ale później samo życie w Szanghaju to jest drogie, to jest kosztowna wycieczka, kosztowna podróż? No powiem, że samo życie w Szanghaju jest drogie, no bo te ceny no, są wyższe, tak jak mówię, no średnio 40, czasem nawet do 50%, w zależności też co. Ale no, są też takie skrajne przypadki, tak jak mówię, to co jest ogólnie dostępne dla mieszkańców, komunikacja jest bardzo tania. Na przykład jeżeli się pójdzie do sklepów typu, tak jak mówię, centra handlowe, jest znowu bardzo drogo. Z tego tytułu, że oni ceny windują, ponieważ Chińczyk ma taką mentalność, że jeżeli ma do wyboru kupić coś droższego i tańszego, załóżmy koszulę. A go stać, to on potrafi wydać tak, ogromne pieniądze. To on wyda ogromne pieniądze, chociażby po to, żeby pokazać, że go na to stać. Także jest klasa tak. Ludzi, którzy zarabiają. Którzy zarabiają i którzy będą to pokazywać. Więc w tych sklepach, w tych centrach właśnie to jest pod to zrobione, bo naprawdę duże pieniądze tam się zostawia. A historii trochę śladów, czyli tego starego Szanghaju z XVIII wieku, XIX można było gdzieś tam zobaczyć?
Owszem, można, jest dużo miejsc takich zachowanych. Są to świątynie, są to ogrody, są to wieże. Jest bardzo dużo takich miejsc, które są godne polecenia, są przepiękne. Każde takie miejsce również jest płatne. I tutaj, jeżeli chodzi o ceny, to myślę, że stosunkowo są one takie, każdego będzie na to stać, tak? Ktoś, jak się już wiadomo, decyduje na taką wycieczkę, no to te ceny biletów wahają się od 20-30 zł za wejścia, nie wiem, do muzeów, do parków. I co, do Szanghaju byś jeszcze powróciła, czy marzysz już o jakiejś innej podróży w inny zakątek świata? Chętnie powrócę do Szanghaju, ale na przyszły rok planujemy właśnie wycieczkę do Pekinu. Chiny są tak ogromne, są tak zróżnicowane, jest taka kultura, że jeżeli mamy taką możliwość, to chętnie pojadę, a na mur chiński, że tak powiem, trzeba wejść, trzeba go zobaczyć, także planuję Chiny w przyszłym roku ponownie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę o Szanghaju. Rozmawialiśmy z Eweliną Słowik. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.